Myślę, że na samym początku połączyło nas to, że bardzo nam zależało na adaptacji miasta do zmian klimatu, dlatego że akcja ratunkowa wywodzi się z ruchu klimatycznego i to była taka pierwsza rzecz, która faktycznie pociągnęła ze sobą następne. Natomiast jeżeli teraz miałabym powiedzieć, co nas łączy, to myślę, że chęć po prostu wspólnego działania, zobacz, faktycznie uwrażliwianie młodych ludzi na ważne problemy. Natomiast no my jako akcja bardziej się skupiamy na edukacji ludzi dorosłych i cieszy nas zawsze to, kiedy mówimy o czymś naprawdę jak zdarta płyta i to się przebija i ludzie zaczynają mówić naszym językiem, podają. Dla mnie demokracja bezpośrednia jest, już myślę też to, o czym mówiłam, czyli nastawieniem na dialog, słuchaniem siebie nawzajem, uczeniem się od siebie i podejmowaniem decyzji uwzględnieniem różnych głosów. Bardzo. Cześć, z tej strony Agata Kępa. Dzisiaj moją gościnią jest Monika Konieczna, którą krakowianie, krakowianki pewnie znają z akcji ratunkowej dla Krakowa. Bardzo miło mi Cię tutaj widzieć i gościć. Cześć, też jest mi bardzo miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o takim lokalnym aktywizmie, o lokalnym działaniu, na przykładzie właśnie akcji ratunkowej dla Krakowa. Akcja ratunkowa jest jedną z prężniej działających i bardziej rozpoznawalnych organizacji krakowskich na rzecz mieszkańców i mieszkanek. Grupa jest znana głównie z licznych petycji, protestów i ogólnie szeroko pojętych działań na rzecz ekologii i po prostu bardziej ekologicznego, zielonego Krakowa. Co tak naprawdę łączy osoby działające w akcji ratunkowej dla Krakowa? Myślę, że na samym początku połączyło nas to, że bardzo nam zależało na adaptacji miasta do zmian klimatu, dlatego że akcja ratunkowa wywodzi się z ruchu klimatycznego i to była taka pierwsza rzecz, która faktycznie pociągnęła ze sobą następne. Natomiast jeżeli teraz miałabym powiedzieć, co nas łączy, to myślę, że chęć po prostu wspólnego działania, zobaczenia jakiejś zmiany, wpływania na te decyzje, które się podejmuje w mieście i powodowanie tego, żeby miasto było trochę bardziej przyjazne dla mieszkańców, dla istot ludzkich i pozaludzkich, ale też dalej cały czas kładziemy ten nacisk na adaptację miasta do zmian klimatu. To jest jeden z takich naszych głównych tych trzonów działalności i to jest dla nas bardzo ważne. Natomiast no wokół tego przez te lata też narosło ileś innych dodatkowych działalności i w tym momencie to też są kwestie przestrzeni, transportu, nie tylko i wyłącznie te środowiskowe. Ale myślę, że takim głównym trzonem jest to, że to są po prostu ludzie, którym się chce. No i myślę, że też jeśli się mieszka w Krakowie, to po prostu widać rzeczywiście, jakby jak się też spojrzy na wasze działanie, to zaczęło się od tych tematów bardziej zielonych, a teraz już jest to szerzej. Ostatnio się pojawiła kwestia na przykład tramwaju na Mistrzejowice i chociaż tu też chodzi o wycinkę drzew, no to gdzieś właśnie te działania są bardziej rozszerzone. W różny sposób staracie się tak naprawdę walczyć o ten Kraków po prostu bardziej przyjazny dla ludzi i właśnie nie tylko dla ludzi, też jak powiedziałaś, istotnie tylko ludzkich. Korzystacie z różnych instrumentów demokracji bezpośredniej, ale myślę, że głównie poza tak naprawdę uświadamianiem ludzi, można się spotkać z petycjami czy z protestami. Skąd pomysł na to, żeby to właśnie z tych narzędzi korzystać? Czy one są skuteczne? Myślę, że jako akcja ratunkowa korzystamy z wszelkich możliwych form jakiejś partycypacji społecznej, dialogu z urzędem, z mieszkańcami, jakie tylko są możliwe, bo tak, jesteśmy najbardziej znani z protestów, petycji, może trochę mniej, bo nie mamy ich aż tak dużo na koncie. Myślę, że jest organizacja w Krakowie, która z petycjami działa nawet prężniej niż my, ale faktycznie z protestów, z takiej obecności tam, gdzie się coś dzieje też, albo wywoływania tych rzeczy, żeby się działy, faktycznie jesteśmy najbardziej znani.
w jakimś sensie to jest skuteczne. Natomiast też skąd to się bierze, że takie formy, a nie inne? Ja myślę, że my jesteśmy bardzo nastawieni na dialog, na rozmowę. I protest, między innymi, czy petycja są jakąś formą też dialogu. My bardzo naciskamy na to, żeby w mieście odbywało się jak najwięcej konsultacji społecznych, apelujemy o nie. Chcemy, żeby to był taki faktyczny, realny dialog z mieszkańcami, gdzie obydwie strony nawzajem się słuchają, są w stanie przedstawić swoje argumenty, zasięgają opinii ekspertów i dochodzą do jakiegoś konsensusu, do jakiejś wspólnej idei, którą można wdrożyć. Więc myślę, że stąd też kwestia protestów, bo poniekąd do protestujących można mówić i z protestującymi można rozmawiać. Protestujących można zaprosić na konsultacje i są obecni na Radzie Miasta i są obecni na Radach Dzielnic. Więc to jest chyba ten taki core nasz tego, że my po prostu chcemy rozmawiać. I chcemy rozmawiać nie tylko z mieszkańcami, tylko właśnie z urzędnikami, z dyrektorami jednostek, z prezydentami i też naukowcami, naukowczyniami, ekspertami. Więc jakby to grono osób, z którymi rozmawiamy i gdzie się nastawiamy na ten dialog, jest dość szerokie. Byliśmy też zaangażowani w panel obywatelski. W Krakowie mieliśmy już dwa. Jeden był poświęcony bardziej kwestiom energetycznym, chyba z tego co pamiętam, czyli zużycia generalnie energii mniejszego. A drugi to był ten panel transportowy i jako akcja ratunkowa byliśmy tą stroną monitorującą panel, ale to też jest forma dialogu z reprezentatywną grupą mieszkańców i panel na przykład obywatelski czy konsultacje społeczne to są takie formy, które są nam bardzo bliskie. Natomiast protest, wiadomo, protest jest ładnie przygotowany zawsze, merytoryczny, bo my się do naszych protestów i do wszystkich naszych akcji bardzo dobrze przygotowujemy merytorycznie, to jest zawsze też skonsultowane z ekspertami, czy powołujemy się na badania. Natomiast on jest widoczny, bo jesteśmy w mediach, bo jesteśmy w telewizji, w radiu, jesteśmy zapraszani, są bardzo ładne zdjęcia często z tych protestów, które później są nawet wykorzystywane na jakichś wystawach. Więc ta forma protestu jest nam bliska też dlatego, że ona dobrze dociera pod takim względem wizualnym do szerszego grona. Mniej pewnie docierałoby to, gdybyśmy tylko pojawili się na Radzie Miasta albo tylko brali udział w konsultacjach, a do szerszego grona docieramy po prostu przez to, że jesteśmy widoczni. Więc wydaje mi się, że stąd ta kwestia organizacji protestów, że raz jest to dialog, a dwa jest to forma po prostu najbardziej widoczna. To Ale na też pewno. dodam, że złożyliśmy jako akcja ratunkowa, oczywiście z innymi organizacjami, dwie inicjatywy uchwałodawcze, więc tam już, gdzie wykorzystaliśmy wszystkie inne możliwości dialogu, to korzystamy też z tych opcji bardziej, że tak powiem, twardych. Tutaj bardzo ważnym tak naprawdę elementem jest właśnie ten dialog nie tylko z mieszkańcami, ale w ogóle ze społeczeństwem, bo pojawiają się też właśnie urzędnicy, pojawiają się eksperci, badaczki i tak dalej. To na pewno też pozwala właśnie akcji ratunkowej dla Krakowa wychodzić z takiej bańki, bo myślę, że często możemy się spotkać z tym, że środowisko jakby aktywistów, działaczy, działaczek jest stosunkowo zamknięte, bo to te same osoby tak naprawdę pojawiają się właśnie czy to na tych protestach, piszą o rzeczach, które je dotyczą, bolą, a z drugiej strony właśnie trudno jest wyjść czasami poza taką bańkę osób działających społecznie, jak wychodzić właśnie i poszerzać kręgi, tak żeby z tymi wszystkimi działaniami społecznymi trafiać nie tylko do osób, które są same jakby tym na starcie zainteresowane. My zawsze staramy się organizować jakieś wydarzenia towarzyszące, jeśli mogę to zebrać w jakąś jedną nazwę. I na przykład przy okazji naszego apelu o konsultacje społeczne w sprawie białych mórz, gdzie apelowaliśmy o to, żeby zamiast elitarnego pola golfowego powstał po prostu park dla mieszkańców 50-hektarowy, to nie był tylko apel o konsultacje społeczne, tylko to była seria wydarzeń dla mieszkańców z ekspertami, z hydrologiem, z botanikiem, z osobą, która się zajmuje czwartą przyrodą, dziką przyrodą.
I zapraszaliśmy mieszkańców na te wydarzenia, również na pikniki, na przejazd na sankach, na wspólne sprzątanie terenu, po to, żeby zbudować wokół tego terenu społeczność, zaangażowanie, żeby ludzie zobaczyli i zrozumieli ten teren, i żeby wspólnie z nami później ubiegali się o oddanie tego terenu mieszkańcom. Podobna sytuacja była w Parku Bernawskiego, gdzie zorganizowaliśmy dwudniową obywatelską okupację parku, poprzedzoną wcześniej zorganizowanymi oddolnie konsultacjami, ponieważ urząd się na konsultacje nie zgodził, powiedział, że nie ma opcji, to jest park zabytkowy, nie będzie żadnych konsultacji, to jest tylko i wyłącznie decyzja konserwatora zabytków. No my zrobiliśmy swoje oddolne konsultacje, w których wzięło udział 1200 osób i na bazie tych odpowiedzi postanowiliśmy zrobić tą obywatelską okupację. I to były 2 dni rodzinnych pikników, bardzo fajnego wydarzenia, które tak naprawdę oddolnie organizowali mieszkańcy, którzy się sami zgłosili z tym, jakie chcieliby wtedy robić aktywności, więc było jakieś malowanie twarzy, spacery ornitologiczne, yoga, warsztaty zero waste. No, zaangażowaliśmy w zasadzie wtedy całą społeczność Podgórza w to, żeby się włączyli w tą obronę parku. Więc wydaje mi się, że to, co jest naszą taką siłą, to, że my nie działamy tylko i wyłącznie w internecie i nie działamy tylko i wyłącznie na jakichś stronach i nie jesteśmy jakąś taką zamkniętą grupą, która robi swoje i się nie angażuje, tylko my zawsze wychodzimy proaktywnie i staramy się mieszkańców w nasze działania włączyć. A żeby to robić, to oprócz tej merytorycznej strony właśnie staramy się znaleźć tą stronę, którą nazywam tym, żeby ludzie mieli z tego po prostu trochę zabawy, fanu, żeby się to przyjemnie robiło. Na pewno bardzo cenne jest właśnie to, że wy ze swoimi działaniami wychodzicie po prostu do ludzi. Myślę, że to jest zwłaszcza cenne w tych lokalnych działaniach, że trudno jest tak naprawdę przekonywać mieszkańców, że robicie coś realnie i działacie, jeśli oni też was nie widzą poza mediami społecznościowymi. To też jakby łamie te wszystkie bariery, na pewno komunikacyjne i tak dalej. I dzięki temu też jest łatwiej. Czy zauważyłaś, że też przez to, że wychodzicie do mieszkańców, mieszkanek Krakowa, to tak naprawdę rodzą się kolejne tematy właśnie z ich potrzeb? Czy oni się sami potem włączają w akcję ratunkową dla Krakowa, stają się społecznikami, społecznicami i po prostu działają razem z wami? W zasadzie obydwie te rzeczy się dzieją. To znaczy, sporo mieszkańców zwraca się do nas po prostu ze swoimi tematami. I albo się w te tematy włączamy, albo nie. One czasami są spójne z tym, jakimi tematami chcemy się zajmować. Czasami zupełnie nie i wtedy po prostu grzecznie odmawiamy, ale też zawsze staramy się pokierować do kogoś, kto ewentualnie mógłby pomóc. I czasem to jest tak, że te osoby włączają się tylko i wyłącznie w konkretną akcję poświęconą danemu tematowi, danej dzielnicy, czy w temacie jakiegoś osiedla, a czasami jest tak, że zostają na dłużej. I między innymi takim przykładem osoby, która przyszła, została z nami na dłużej, jest Ola, która przyszła do nas w temacie prądnika i lasu Witkowickiego, a w tym momencie działa z nami przy wielu innych tematach. Przy Rudawie, przy Lesie Przegorzałach, czy przy kwestiach na przykład przy Mistrzejowicach. Więc to jest różnie. Niektórzy zostają na stałe, inni włączają się tylko w niektóre akcje, a niektórzy chcieliby na przykład tylko i wyłącznie być informowani o tym, że jest jakiś protest albo jest petycja do podpisania. Natomiast mam wrażenie, że tych takich wolnych elektronów, które gdzieś koło nas krążą i czasami nas wspierają, jest dosyć dużo. Bo chyba też taki urok właśnie działań społecznych, że dużo osób jest gdzieś wokół, a trudno jest tak naprawdę się też zaangażować czasami w 100%, bo bardzo często osoby, które działają społecznie, poświęcają temu wszystkiemu swój prywatny czas tak naprawdę, bo liczba osób, które pracują na cały etat w organizacjach pozarządowych, czy po prostu działają w taki sposób, jest też ograniczona, no a ten czas wolny pracy etatowej też bardzo często mamy ograniczony. Jest to jedna właśnie z tych trudności, która spotyka aktywistki, aktywistów. Z jakimi jeszcze trudnościami, myślisz, borykają się osoby działające społecznie?
Myślę, że wiele osób boryka się z tym, że ich działania po prostu nie przychodzą. Czasami jest tak, że niezależnie co się robi, spotyka się ze ścianą, czy to na poziomie swojej spółdzielni, czy dzielnicy, czy generalnie całego miasta, więc myślę, że to jest taka druga rzecz, to jest jeżeli ktoś dopiero zaczyna albo robi coś po raz pierwszy, to najnormalniej w świecie nie ma wiedzy o tym, chociażby chce napisać petycję i nie ma pojęcia do kogo ją skierować, bo nie umie na przykład w bardzo zagmatwanym BIP-ie znaleźć informacji na temat na przykład własności działki, czy który wydział w mieście odpowiada za to. Ja też uważam, że ten nasz krakowski BIP jest bardzo nieprzejrzysty i raczej ma zniechęcić do korzystania niż zachęcić. Więc myślę, że to są takie dwie główne, ale oczywiście też to, o czym powiedziałaś, czyli po prostu nie każda osoba ma na tyle czasu, chęci, żeby wykonywać no tak naprawdę drugą pracę zupełnie wolontaryjnie i za darmo. Ja szczerze powiedziawszy, jestem trochę zaskoczona, że w Polsce tak to wygląda, że tak mało ludzi jest po prostu zatrudnionych w organizacjach pozarządowych, a jakakolwiek forma finansowania takich osób bardzo często spotyka się z krytyką, z zarzutami o byciu sprzedajnym. To jest naprawdę bardzo dziwne, bo czasami to jest naprawdę praca na drugi etat, a nie każda osoba może sobie pozwolić na to, żeby pracować przez 16 godzin w ciągu dnia. Więc bardzo bym sobie życzyła, żeby jak najwięcej osób miało możliwość pracowania w NGO-sach czy w organizacjach, bo to jest praca po prostu potrzebna. Myślę, że to jest praca potrzebna, to my się tutaj we dwie na pewno będziemy zgadzać, bo obie jesteśmy związane z różnymi też organizacjami, no a niestety te kwestie finansowania bywają trudne, stąd też potem bardzo dużo osób żyje tak naprawdę od projektu do projektu, no i trudno o jakąś stabilizację, skoro większość tak naprawdę płac w trzecim sektorze pochodzi z różnego rodzaju grantów, no i też potem brakuje czasami do takiego stałego działania rąk do pracy. I na pewno to też utrudnia budowanie społeczeństwa obywatelskiego, skoro na co dzień jakby nie ma też takiej możliwości, często, żeby po prostu zatrudniać osoby w trzecim sektorze. Zgadzam się i też mam wrażenie, że ten system grantowy, nawet nie tylko w Polsce, ale na całym świecie jest dosyć skomplikowany i tak jak mówisz, właśnie na działania od projektu do projektu, przez co jest zupełnie nieprzewidywalny. Nigdy nie wiesz, czy po zakończeniu projektu będziesz w dalszym ciągu mogła pracować w tym sektorze, Tak. czy będziesz musiała zmienić pracę na przykład w firmie prywatnej. Natomiast tutaj no, musiałaby zajść jakaś chyba duża zmiana systemowa, żebyśmy mogli o tych grantach rozmawiać w trochę inny sposób. Żeby nacisk grantowy szedł na zapłacenie ludziom, a niekoniecznie na rozliczenie projektu. Bo to też jest dla mnie takie trochę dziwne, że finansuje się projekt, ale w tym projekcie zapomina się o tym, że ten projekt ktoś musi wykonać. I że powinno się płacić również za czas na to poświęcony. Więc nie wiem, Jest. jaki jest procent w grantach poświęcony na wynagrodzenia, a ile na projekt, ale mam wrażenie, że zdecydowana większość grantu ma być przeznaczona na rozliczenie faktury, za zakup czegoś, zorganizowanie czegoś, a mało bierze się pod uwagę tego, że za czas osób, które to wykonują, również fajnie by było zapłacić. To myślę, że wie każdy, kto kiedykolwiek był związany, czy to wolontaryjnie, czy nie, z trzecim sektorem. Ale oprócz tej kwestii finansowej poruszyłaś, że to, co utrudnia tak naprawdę działanie, to bardzo często jest spotykanie się z taką barierą i dochodzenie do ściany. Myślę, że co należałoby zmienić, żeby osoby działające, czy to wolontaryjnie, czy w trzecim sektorze, mogły działać bardziej skutecznie, co też na pewno by wpływało pozytywnie na motywację. Ja myślę, że mamy bardzo dużą w Polsce do odrobienia lekcję z partycypacji społecznej, nie tyle wśród mieszkańców, co w urzędach i w samorządach, czy wyżej.
Bo w tym momencie mieszkańca traktuje się jak petenta, intruza, osobę, która generalnie przychodzi i zabiera czas, szkodzi, a nie osobę, dla której tak naprawdę się pracuje, i dla której powinno się być pomocą, a nie utrudnieniem. Więc mam wrażenie, że jeżeli nie przejdziemy jakiejś ewolucji na poziomie właśnie urzędów, samorządów, to będzie nam ciężko z tym, żeby ta sytuacja uległa zmianie. Bo mało jest osób wytrwałych, takich, które jeżeli jeden, drugi, trzeci, 50 raz usłyszą odmowę, że się nie da, to też słychać najczęściej, będą na tyle zdeterminowane, żeby jednak pchać to dalej i upominać się o swoje. Myślę, że w akcji ratunkowej mamy ten komfort, że jest nas po prostu ileś, że to nie jest jedna osoba. Bo nawet jeżeli jedna osoba się zniechęci, to na jej miejsce, a w zasadzie nie na jej miejsce, tylko po prostu wspierają ileś kolejnych osób i nawet jeżeli ona stwierdzi, słuchajcie, wypalam się, mam takie, a nie inne rzeczy w tym momencie, nie jestem w stanie tego pociągnąć, to znajduje się osoba inna, która to ciągnie. Natomiast no, to jest siła tego, że nas jest wiele, a nie jest to jedna osoba. I powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie w tym momencie już chyba działać w pojedynkę. Głównie przez to, że właśnie to spotykanie się cały czas z odmową, a mimo wszystko wkładanie w to bardzo dużo swojego czasu jest naprawdę bardzo, bardzo demotywujące. Więc nie wiem, jak poprawić tą sytuację. Myślę, że musimy się trochę więcej wszyscy słuchać. I nie traktować ludzi, którzy przychodzą z jakimś problemem czy z jakimś pomysłem jako zagrożenie, bo to też wielokrotnie słyszeliśmy, że no my się angażujemy, bo chcemy mieć z tego jakieś profity polityczne, czy że chcemy zabrać im stołki, zatrudnienie. No, po prostu mi się słabo robi, jak słyszę coś takiego, zwłaszcza, że ja jestem bardzo zadowolona ze swojej obecnej pracy, wcale nie mam ochoty jej zmieniać, a to, że działam, to jest tylko i wyłącznie moja chęć i determinacja tego, żeby było po prostu trochę lepiej, żeby nam się lepiej w mieście funkcjonowało. Więc dopóki nie przejdziemy jakiejś gruntownej zmiany na poziomie myślenia i tego, żeby do siebie po prostu podchodzić z jakąś życzliwością, to nie wiem, czy jakiekolwiek regulacje będą w tym pomocne. Z tym w ogóle, że na pewno są z tego profity, między innymi finansowe, to ja się już spotkałam nawet na studiach, jak działałam, czy to w samorządzie, czy w kole naukowym, kiedy niektórym studentom, studentkom było trudno uwierzyć, że my za to nie dostajemy pieniędzy, że po prostu z tego nie ma zupełnie pieniędzy i nawet jak się mówiło, no przecież w ogóle gdzie, że nie jesteś w stanie złożyć żadnego projektu, dostać dofinansowania i zarabiać na uczelni, tylko wszystko idzie potem właśnie na jakieś faktury, na organizację i że to jest wolny czas, to wiem, że bardzo dużo osób w to nie wierzyło, więc to dopiero potem, kiedy trzeba jednak też najczęściej 8 godzin dziennie w jakiejś pracy spędzić. Ważnym też dla mnie wątkiem na pewno jest to, co powiedziałaś o wspieraniu, bo myślę, że to jest też coś, co ja widzę, jak rozmawiam tutaj z różnymi osobami, które też działają lokalnie, nie tylko w Krakowie, ale każdy gdzieś w swojej małej ojczyźnie, że prędzej czy później się spotkają z jakimś wypaleniem, też przez to, że po prostu czasami jest trudno i łatwo o taką demotywację. No i to, że się działa gdzieś wspólnie, w grupie, no to wypalenie zwykle przychodzi na jedną osobę, potem dopiero na drugą, ale gdzieś to wsparcie tak między tymi ludźmi cały czas jest. No i dzięki temu, że tak naprawdę osoby działające się wzajemnie napędzają, na pewno też jest prościej. To zdecydowanie muszę się z tym zgodzić. Działałam wcześniej sama sporo, bardziej lokalnie, wiadomo, nie na taką skalę, bo też samemu na taką skalę, jak na przykład akcja jest raczej ciężko to osiągnąć, ale no tak jak mówię, nie wiem, czy bym się zdecydowała jeszcze raz na takie bardzo intensywne działanie w pojedynkę. Jednak no, ja myślę też, mogę spokojnie powiedzieć, że wiele osób w akcji się po prostu ze sobą przyjaźni. I to czasami nie jest już tylko kwestia spędzania ze sobą czasu na akcjach czy na kminieniu i
i zastanawianiu się, co dalej, ale też spędzamy ze sobą trochę tego prywatnego czasu. Ja też się kiedyś śmiałam, jak stwierdziliśmy, że musimy trochę zastopować nasze kanały komunikacji, bo jest tego po prostu strasznie dużo i non-stop siedzimy na tych telefonach. I rzuciłam takim hasłem, że ja nie wiem, jak ja teraz dam radę funkcjonować, jak nie będziemy ze sobą codziennie rozmawiać, bo generalnie rozmawiamy ze sobą codziennie. No i właśnie tak jak mówię, już nie tylko w tych tematach akcyjnych, ale także naszych prywatnych, zawodowych, więc myślę, że też w takich ruchach mogą się w pewnym momencie pojawić przyjaźnie. Dzięki temu też możemy na sobie polegać właśnie na zasadzie, jeżeli któraś osoba poinformuje, że słuchaj, mam gorszy moment, w tym momencie coś się stało i przez najbliższy czas nie będę aktywna, to, że jest inna osoba, która może to wtedy pokryć i się tam zająć. Więc jakby wszystkich bardzo mocno zachęcam do tego, żeby tworzyć takie ruchy w swoich miastach, nawet tych małych, bo nawet we dwie osoby będzie nam zawsze łatwiej działać niż w pojedynkę. A wbrew pozorom to nie jest takie trudne, żeby taki ruch w swoim mieście rozkręcić. Najważniejsza jest chyba ta taka pierwsza rzecz, która połączy ludzi ze sobą, tak jak u nas to było w przypadku trasy łagiewnickiej, a później jakoś to idzie. Sama wróciłaś do akcji ratunkowej dla Krakowa tematycznie. Też tutaj chciałam do niej jeszcze na chwilę powrócić w naszej rozmowie. Na waszej stronie, jakby oprócz tak naprawdę informacjami takimi dotyczącymi tego, co robicie, aktualnościami o kolejnych krokach w poszczególnych działaniach, można znaleźć poradniki, taką sekcję edukacyjną. Co można znaleźć właśnie w tej sekcji edukacyjnej i dlaczego też edukacja dla akcji ratunkowej dla Krakowa jest ważna? Tych poradników mamy zaplanowanych ileś kolejnych, ale oczywiście zawsze jak sobie założymy, że okej, dobra, teraz siadamy i bardziej działamy, skupiamy się na naszej stronie i na tych poradnikach, to pada kolejny temat, kolejny temat, kolejny temat i nigdy nie ma na to czasu. Natomiast w tym momencie z tego, co kojarzę, to mamy trzy te poradniki i jeden to jest jak dobrze napisać petycję. Też nie zawsze jest takie oczywiste i takie pytania też bardzo często dostajemy na maila, czy na Messengerze, czy w wiadomościach prywatnych na Instagramie, co w tej petycji napisać, do kogo to skierować, jaką formę to powinno przybrać. Mamy też poradnik dotyczący tego, jak zgłosić drzewo pomnikowe. I jeszcze jeden, jak zapobiec wycince. To jest oczywiście triki, bo nie zawsze da się to zrobić, ale jednak są tam rozpisane po kolei kroki, które można podjąć, co należy zweryfikować, o co zapytać, gdzie, żeby spróbować takiej wycince zapobiec. I myślę, że dla nas, dla akcji edukacja faktycznie jest bardzo ważnym tematem, ale też tak jak już wspominałam wielokrotnie, edukacja ludzi dorosłych. Oczywiście ja wspieram również wszystkie organizacje, które zajmują się edukacją dziecięcą i tutaj zawsze w priorytecie i na piedestały wystawiam dzieci w naturę i spacery Kacpra Jakubowskiego, bo to jest faktycznie uwrażliwianie młodych ludzi na ważne problemy. Natomiast no, my jako akcja bardziej się skupiamy na edukacji ludzi dorosłych i cieszy nas zawsze to, kiedy mówimy o czymś naprawdę jak zdarta płyta i to się przebija i ludzie zaczynają mówić naszym językiem, podają nasze argumenty. Więc widać, że to działa, że przyjmują tą argumentację do siebie, że ona faktycznie jest sensowna i że później nawet nie zawsze my musimy bronić tych naszych argumentów, bo pojawiają się ludzie zupełnie spoza naszej bańki, których w ogóle nie znamy, a którzy używają dokładnie tych argumentów, których my używaliśmy. Więc myślę, że ta edukacja dorosłych też jest ważna, dlatego że oni będą później uczyć swoje dzieci różnych zachowań. Czy jakiegoś poglądu, czy szacunku na przykład do przyrody. No, nie bez powodu też mówi się, że różne rzeczy wynosi się z domu. Więc, no, a druga rzecz jest też taka, że dzięki edukacji dorosłych mamy też wpływ na to, co się dzieje teraz w tym momencie, a nie za kolejne 10 lat, kiedy młode pokolenie będzie podejmować decyzje.
No jasne, no bo tak naprawdę zanim to młode pokolenie, zanim te dzieci dorosną i będą decyzyjne, no to tak naprawdę minie jeszcze wiele czasu, więc nie możemy się skupiać wyłącznie na edukacji tego młodego pokolenia i edukacji dzieci, no bo tak naprawdę jeszcze bardzo, bardzo duża część społeczeństwa to są osoby dorosłe i nie można ich pobijać w tych wszystkich działaniach, bo to też one w tym momencie wpływają na to, jak wygląda prawo i jak wygląda rzeczywistość. Także jeśli ktoś chce się dowiedzieć, jak napisać petycję, powstrzymać wycinkę bądź zgłosić pomnik, no to zapraszam na stronę Akcji Ratunkowej dla Krakowa w takim razie po Zapraszam. więcej informacji. Zanim tutaj będziemy kończyć, to mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, już tak bardziej myślę o twoją opinię. Na pewno w jakiś sposób związaną z akcją. Jesteśmy na kanale lub bezpośrednio. Więc czym dla ciebie jest demokracja bezpośrednia? Dla mnie demokracja bezpośrednia jest, już myślę też to, o czym mówiłam, czyli nastawieniem na dialog, słuchaniem siebie nawzajem, uczeniem się od siebie i podejmowaniem decyzji z uwzględnieniem różnych głosów. Bardzo nie lubię decyzji autorytarnych, bardzo nie lubię decyzji właśnie na zasadzie jednej osoby na wyższym stanowisku w urzędzie, albo jakiegoś radnego, albo prezydenta miasta, czy burmistrza, czy generalnie decyzji jednoosobowych. To jest rzecz, która budzi we mnie bardzo duży opór, bunt można nawet powiedzieć. Po prostu uważam, że ludzi należy pytać o zdanie i to nie tylko właśnie na poziomie mieszkańca, ale też tak jak mówiłam, chodzi też o to, o słuchanie głosu nauki, o słuchanie głosu, który mamy w prowadzonych badaniach, w artykułach naukowych. No to są ważne rzeczy, których moim zdaniem nie można ignorować, a które bardzo często są ignorowane. I właśnie podejmowane na zasadzie decyzji jednej, dwóch osób, bez szerokiego grona. Więc ja jestem ogromną fanką konsultacji, ale konsultacji, które są zawsze poprzedzone badaniami i wiedzą merytoryczną. Między innymi to się zadziało właśnie przy Białych Morzach. Ja to zawsze podaję jako koronny przykład tego, jak to powinno być robione. A potwierdzeniem moich słów, jak powinno być to robione, jest to, że miasto skopiowało zupełnie nasze sposoby działania i przeprowadziło konsultacje, które również opierały się o warsztaty, o spacery w terenie i o właśnie taką partycypację na zupełnie wyższym poziomie. Więc wydaje mi się, że dla mnie jest to głównie nastawienie na dialog, na słuchanie się i na podejmowanie decyzji w szerszym gronie, a nie decyzji jedno- czy dwuosobowych. Ten wątek konsultacji społecznych i rozmowy ze społeczeństwem się tak naprawdę przewija cały czas, nie tylko w naszej rozmowie, ale w ogóle tutaj na kanale. I myślę, że to, że bardzo często brakuje nam tych konsultacji społecznych i pytania się nas po prostu o zdanie, czy to jako mieszkańców, czy szerzej jako obywateli, no to jest dosyć istotne. Mam nadzieję, że na pewno będzie się to w jakiś sposób zmieniało, żeby ten głos był częściej właśnie brany pod uwagę, albo w ogóle, żeby ktoś częściej się pytał, bo trudno też czasami brać czyjś głos pod uwagę, kiedy jest coś robione ad hoc. Zgadza się. I też bym sobie tego życzyła. Myślę, że w Krakowie już się sporo w tym temacie zmieniło, między innymi dzięki naszym działaniom. Nawet myślę, że tych konsultacji w ostatnim czasie odbywa się tak dużo, że chyba ciężko jest we wszystkich uczestniczyć, ale to jest kolejna rzecz tutaj do poprawy, żeby o tych konsultacjach też odpowiednio informować i z wyprzedzeniem, aby one były organizowane w godzinach, w których faktycznie można uczestniczyć. I to znów na Białych Morzach zadziałało dobrze, bo część spotkań odbywała się w godzinach tak zwanych zwykłych pracujących, część odbywała się w godzinach wieczornych, były dyżury telefoniczne, ankieta internetowa. Więc tutaj faktycznie też ta różnorodność form możliwości wzięcia udziału w konsultacjach zadziałały na korzyść. Więc myślę, że to, co jest jeszcze do poprawy, to jest właśnie to, żeby te konsultacje były dobrze rozpromowane, żeby jak najwięcej osób wzięło w nich udział, ale też to, żeby ich wynik był brany pod uwagę.
bo nikt się nie No to zaangażuje w super. żadne konsultacje ani w żaden projekt, jeżeli poświęci na to swój czas, a na koniec i tak ktoś podejmie autorytarną decyzję. No i właśnie chyba o to Nie. branie głosu wszystkich pod uwagę też chodzi w demokracji bezpośredniej. Także dziękuję bardzo Tobie, Moniko, za rozmowę. Zachęcam w takim razie do śledzenia działalności Akcji Ratunkowej dla Krakowa, zwłaszcza jeśli jesteście z Krakowa i jeszcze nie znacie. No i myślę, że na kanale też będziemy się widywać w tematach jeszcze działania lokalnego i nie tylko, nieraz też z innymi osobami. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A ze mną na kanale była Monika Konieczna, Akcja Ratunkowa dla Krakowa. Z tej strony mówi Agata Kępa. No i myślę, że tak jak już też wspominałam, do zobaczenia. Cześć.